Witam wszystkich serdecznie w tym odcinku. Otworzenie baterii z Ale drugą. Zobaczymy, co tam ciekawego jest w środku i czy ten zestaw jest naprawdę tak oceniany przez kupujących, jak powinien. Teraz nie wiem, czy do szóstki, czy do piątki miała być jakaś lepsza bateria. Niby nie leżak magazynowy, ale zobaczymy. Dobra, co tutaj mamy? Paragonik. Bateria 57 zł. Majątek to nie jest, no ale zobaczymy, co tutaj przychodzi. Narzędzia. Tutaj troszkę mocno plastikowe to jest, ale dajmy za dużo w tej cenie. Widać, że jakość nie jest jakaś tam super mega. Wszystko jest takie, no, nie najlepsze jakościowo. Nie jest to jakiś tam high-end, no ale teoretycznie to musi wytrzymać jedną naprawę. To będzie wyglądało. Ło, tutaj już jest naprawdę grubo. Stawiam na to, że to są narzędzia do też innych baterii, tylko że ta jest po prostu wyposażona w troszeczkę gorsze części. I zobaczymy, co tutaj mamy. Sama bateria. Nie jestem pewny, nie mam mikroskopu, ale mi się wydaje, że ona już była gdzieś kiedyś coś wsadzana. To nie będzie na pewno widać. Może odpalę światło, będzie troszkę, przynajmniej dla mnie, lepiej widać. Tutaj coś już było chyba uderzone albo coś. Jakaś bateria z demontażą. Co tu mamy? Standard 2014. Data produkcji. Jak to jest data produkcji? Chyba święty, no ale uznajmy, że to jest prawda. Może, że to sobie na bieżąco drukują, jak to się mówi, w trakcie. Ale zobaczmy. No, opakowanie. Jak to się mi dupy nie rozrywa. No i mam filmik, jak co zrobić. I chyba sobie go obejrzę. Czyli zaraz do was wracam. Zobaczę sobie filmik i spróbuję wymienić otóż tą baterię do tego telefonu. Tak, te paski, tak. No w sumie. Dobra, na razie. Filmik instruktażowy, ale tak w międzyczasie zauważyłem jedną rzecz. Spróbuję to tutaj zoomnąć. Dać troszkę lepsze światło, żeby było widać, o co chodzi. Nie wiem, czy to widać konkretnie, ale tutaj jest pianka. Na tyle tego konektorka, który mówiłem, że gdzieś coś on jest nie do końca. Nie wiem, czy to będzie widać, ale minimalnie z prawej strony na środku jest jakby już był czymś podważany. I teraz jest pytanie. Są dwie opcje. Bateria jest nowa. Wykorzystany oryginalny układ z dawcy z Apple'a. Czyli po prostu rebrand. Wzięli układ, podłączyli do nowego ogniwa, wszystko ładnie, pięknie. Opcja B. Bateria już miała swoje, jak to się mówi, moto godziny za sobą. Wzięli tylko ją, owinęli na nowo i finito. I tylko wstawili i jest niby nowe ogniwo. Nie wiem. Na razie nie wiem. Biorę się zaraz za wymianę, daję kamerę na statyw i lecimy dalej. Udało mi się wysyckać baterię, bo gdzieś kiedyś widziałem, że wskazane jest rozładować baterię do 20%, zanim się wymienia. O, teraz fajnie widać.
Tu jest pęknięcie, dlatego będzie ciężko to zrobić, ale pęknięcie jest pod szkłem ochronnym. Mam nadzieję, że jak tutaj dam przyssawkę, to się mi to uda jakoś ściągnąć. Dobra, wyłączam telefon. Powinno być 20% baterii, ale zaczniemy od 40, bo może się okazać, że będę demontował tą baterię. Tylko że ona może być jakaś nie do końca. Użyjemy pokrowiec jako magazynek do śrubek. Naprawdę. Wyłączasz się czy się włączasz? Aha, wyłączałem i naciskałem przyciskiem, to się zaś włącza. Więc przerwę, albo dobra, może, że uda mi się tak wyłączyć. Przynajmniej troszeczkę więcej baterii wyrzeźbiłem. I lecimy z tematem. Nie wiem, jak to mi się uda. Mam nadzieję, że to nie pęknie. Przyssawka jest do pani. Coś. Okej. Było coś pokazane, że tutaj się ciągnie, tu się podpiera. No, jest prawie, że... Chyba coś jest na rzeczy. Pod to dostać, spróbuję drugim. Okej. Dobra. Mogę tego żałować, ale spróbuję tym. Czyli idzie. Poszło. Jeszcze raz. Jak się raz udało, powinno się jeszcze raz udać. I teraz bym musiał tym się tu dostać. Zacznę dalej. Jak już się mi uda troszkę to pootwierać. I nawet nie połamałem ekranu jeszcze. Jeszcze. Ale jest na pewno wszystko ponaprężane. Dlatego będę starał się od dwóch stron jechać jednocześnie. Nie łączę się telefon ku. Okej, gdzieś tutaj chyba jest ten drugi zaczep. Gdzieś jeden jest tu, drugi tu. Okej, no to już pękło, ale żeby to jakoś tutaj... Będzie jeszcze git. Może, że tym jakoś spróbuję. Delikatnie. Dziękuję. Nie pękło. Wyskakuje. Okej. To sobie wsadzimy tu. I teraz ten sam numer z tej strony. Dlaczego mam syf tutaj pod tą czołą kamerą, jak to otwierałem, to mi się to normalnie otworzyło. Dobra. Teraz było coś pokazane, że tu jest... Nie wiem, czy to będzie widać. Spróbuję pokazać. Tu jest taki mały... Mała taka blaszka. Też już nie jest oryginalna w tym. Mała blaszka i ją trzeba wyciągnąć. Ok, wyskoczyło. To jest takie małe pierwieństwo. Spróbuję zooma złapać. Ok.
jest takie małe pierwieństwo, damy tu. Okej, okay, mamy to, mamy to. Coś tutaj już kiedyś coś ktoś był. Bo taśmy są już wymieniane. Teraz zwykłym krzyżakiem. No. Co tutaj jest? Sobie odłożę te małe śrubeczki. W tej instrukcji, żeby nie naciągać ekran więcej niż 90 stopni. No się nie dziwię, jak tutaj są taśmy. Być magnetyczny, ale nie jest. Dobra. Miałem od kury baterię wyciągnąć, ale ja wolę sobie te taśmy pościągać z ekranu. Zdupczyć taśmy. Widać, że gdzieś tutaj już tam je, ktoś był. Jest plomba jakaś. Czyli coś tutaj było naprawiane. Jest. No to chyba sobie wyczyszczę. Chyba też już był wymieniany, bo nie ma znaku z Apple'a. Tutaj to widać po tym, że tutaj coś już było robione. Tego chyba raczej oryginalnie nie ma. Nie wiem, czy to sobie nie ściągnę tą kamerkę i tutaj to nie wyczyszczę. Ale to chyba już dzisiaj nie zdążę. No, za niedługo znowu do roboty muszę się zbierać. Cały czas to powtarzam. Ale tutaj jest srogo nawalone sypu. Nie wiem, czy to widać. No, jest to brudas. Tutaj koło wibratora też. To jest chyba wibrator, tak, wibrator. Jest tutaj ostro nawalone. To będzie chyba troszeczkę dłuższy filmik, bo jednak chyba to będę tak dość ostro czyścił. Jak to się mówi, robię to dla siebie, więc troszeczkę czasu więcej poświęcę niż na wymianę baterii. Ale wracajmy do wymiany samej baterii, żeby to się w miarę bezpiecznie robiło. Bo trzyma śrubokręcik. Nie wiem, czy widać. Widać. Trzyma śrubokręcik. Więc następny raz wiem, gdzie będę odkładał śrubki. Żeby się namagnesował. Teraz tutaj będzie blaszka. Było coś pokazane, że się ściąga. No i się ściąga. Blaszka powinna osobno odejść od baterii. Nieoryginalna, bo na tej widać, że była pianka. Z tego co kojarzę, to pianki zazwyczaj były na oryginałach. Tutaj w sumie znaczka z Apple'a nie ma, ale zaraz spróbujemy do czegoś dojść. Zobaczymy, jak mocno jest to. Teoretycznie nie do baterii, więc nie odczepiam na razie, ale... I tak,
bateria jest chińska. Włącham sobie, czy czasem coś tutaj nie ucieka. Bateria jest chińska. 2020. A to mamy 21. Samo niby watogodzin. I jak widać, tutaj coś już było kombinowane na jakieś nieoryginalne podklejki, ale chcę sobie zrobić taką małe porównanie. Wyciągnę sobie tą baterię z tego tu. I tak, wziąłem sobie wagę. To jest taka dość precyzyjna waga. Do dziesiętnej. No, włącznie. Przed chwilą jeszcze sprawdzałem, jeszcze działała. Chyba, że bateria padła. Okay. Do dziesiętnej. Czy setnej? Setnej grama. Zobaczymy sobie oryginał. Mam nadzieję, że będzie widać. 75. A podróbka druga 25-50. Czyli teraz ze strągcela jest troszeczkę cięższa, więc stawiam na to, że może jest troszeczkę lepiej wykonane. Więcej baterii w baterii, jak to się mówi. Jest, jak to się mówi, więcej baterii w baterii. Czyli prawdopodobnie pojemność będzie lepsza. Czyli to będziemy wymieniać za chwilę. Jeszcze tylko sobie tak porównam kable. I to wygląda na prawie to samo. Tylko nie wiem, która jest. Wtyczki wyglądają podobnie. Stawiam na to, że to mogło wyjechać z tej samej firmy. Tylko że to może być. Ale nie widzę znaku Apple'a. Tutaj też nie ma znaku Apple'a, więc to jest jakieś tam podjebki. Dobra, na razie na bok, tak żeby zwory nie zrobić. I teraz wracamy do tego. No coś tu jest naklejone i to tak. No, będzie trzeba to zrobić. Wziąłem sobie już benzynkę, naszykowałem. Troszeczkę za dużo, ale ponoć tak to się robi, że troszeczkę benzynką się to posika i to powinno zejść. Klej, więc będzie jeszcze większe. Tu jest jakaś nakleja. Nie wiem, czy to z. Rwie. Klej się rozpuścił. Miałem taki fajny przyrządas, ale teraz jak znają życie, nie znajdę tego. A, wykorzystam sobie klamerkę. No i niby było, że to będzie trwało tylko 10-15 minut taka naprawa. Mhm, jasne. Ale z drugiej strony nie dziwię się serwisom, że biorą tyle kasy za wymianę. Jak to ma być zrobione dobrze. Ja to chcę zrobić dla siebie w miarę dobrze. Więc to tak troszeczkę zajmie troszkę dłużej. Okej. Pędzelek. Na pędzelek idzie Bena. Próbuję to lekko rozpuścić. Z tego wyszło nic konkretnego. Poza tym, że jest pełno syfu. Papier.
Ktoś tu był, ktoś tutaj namarasił. Jak to się mówi? No, jest trochę lepiej, ale to mi trochę zejdzie na to. Nie wiem, czy czasem nie... O, nawet widać teraz tutaj. Właśnie, teraz zauważyłem. Tutaj jest pianka. Czyli oryginalnie to, co było na piankach, to był oryginał. Czyli prawdopodobnie ten strong cell będzie miał albo układ z oryginału, albo będzie miał po prostu refabrykowaną baterię. Ale to będzie w praktyce. Jak to się mówi? A ja muszę to zrobić, bo bym chciał dzisiaj zrobić tą piątkę. No, już bym musiał się zbierać do roboty. A chcę to póki ten klej jest rozpuszczony w miarę, chcę to umyć. To będzie tragedia, jak to wyschnie. Jutro ewentualnie spróbuję resztę jakoś wyczyścić i... Jutro to spróbuję wyczyścić jakoś do końca. Chodzi głównie o tutaj tą całą resztę i przy ekranie tą kamerkę wyczyścić jakoś, bo to tam jest tragedia, jest tyle syfu. De facto mi to nie przeszkadza, ale jak już to mam otwarte i nie połamałem tego ekranu, no to chyba warto spróbować. Jak mało. Przednia wymiana była na starą taśmę, damy nową i bio. Komu by się chciało w serwisie to robić? No ja to trochę tutaj podrapię tym śrubokręcikiem, ale... Muszą być... Jest to dla mnie, prawdopodobnie tego urządzenia nigdy nie sprzedam. Taką troszkę nostalgię do urządzeń, a druga rzecz, że ciekawe, czy by ktoś to chciał kupić teraz po mnie, jak widzi, jak ja to tutaj śrubokrętem masażę. Być może by wolał taki telefon pomasażony śrubokrętem i widzi, co było w nim robione, niż kupione gdzieś tam na AliExpress albo na innym portalu, gdzie jest nawciskane kitu, a nie to działa jak działa. Okej, czyli benzynka dała radę. Aż spuchnął ten klej, jak widać. Myślę, że widać. Myślę, że zoom się nie stracił. Okej, no i prawie, że jest to czyste. Przynajmniej tutaj. Tutaj są, to chyba ja porysowałem. Okej. Wezmę to sprężonym powietrzem, wyczyszczę. I... Tu mam takie coś. Głównie do jakichś tam cięższych prac to jest, ale spróbuję to lekko. Widzę, że jest więcej syfu. Jakoś wydrapać. Nie chcę tego. Okej, syf jest też w kamerze tylnej. Okej, jakoś to wygląda. Żeby się do kamery tylnej dorwać, to znając życie, bym musiał tutaj to wydziobać. Ale ja nie wiem, czy chcę ryzykować ściąganie tego. To już nie dzisiaj. Jest. Założę tylko ten jeden pasek. Tu sobie to po prostu rozetnę
i założę tylko na jeden pasek tą magiczną gumkę. I tak to jakoś spróbuję zrobić, żeby można było kiedyś, jakby mnie natchnęło zaś wymienić baterię, żeby można było bez takiego szarpania to zrobić. Ale głównie mnie interesuje tutaj to coś. Stawiam na to, że to jest refabrykowany, oryginalny. Tutaj coś kiedyś było. Nowego. Było ładnie zrobić komplet, ale nie wiedziałem, co, na ile to będzie warte i czy mi się uda. Teraz wiem, że raczej kolejny raz by mi się udało, ale to muszę zdemontować, żeby się dorwać do przedniej kamery. Z przedniej kamery nigdy nie korzystam, więc nie wiem, czy to się do końca pyli. Jak widać, to się normalnie otwiera. Dobra. Jak to się mówi, do podejmowania takich decyzji czasem warto się zastanowić. Ja to zostawię do jutra, jutro ciąg dalszy. To do za chwilę, czyli jutro.